Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam moją pierwszą postać, jaką kiedykolwiek założyłem w Shakes and Fidget. Myślę, że wiele osób to ciekawi i tak naprawdę sprawdzimy sobie, jak ja zaczynając, kiedy miałem tak naprawdę 11 lat bodajże, zaczynałem grać, tworzyłem właśnie swoje pierwsze konto, jak to moje konto wyglądało i jak ja wtedy grałem. Od razu wam tu troszeczkę zaspoileruję, że no nie było ono za ciekawe, no ale do tego sobie na spokojnie przejdziemy. Na wstępie możecie zostawić kciuka w górę, pamiętajcie o tym, wczorajszy film znowu bardzo fajne wyświetlenia, bardzo fajną ilość kciuków w górę, więc i pod tym zjedźcie, zostawcie, nic was to nie kosztuje. Subik z dzwoneczkiem oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, możecie wbijać na Discorda dla widzów na Twitch, a linki są przy piątym komentarzu i opisie. Discorda polecam, bo często ma szybciej jakieś informacje nowe, aniżeli właśnie na kanał wleci film. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę wiele gier, kart podarunkowych i wiele, wiele więcej w naprawdę niskich cenach. Przez jeszcze 5 dni trwa wyprzedaż Water Tiger, dzięki której możecie kupić ulubione tytuły jeszcze taniej niż normalnie. Używając oczywiście kodu Neutral możecie dostać 3% zniżki przy każdym zakupie. Zaprezentuję wam, jak to wygląda. Wybierzemy sobie na przykład GTA 5 Premium Online. No i jak widzicie, najtaniej wychodzi 39 zł 48 groszy. Klikamy kup teraz i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Klikamy tutaj, wpisujemy Neutral, klikamy zastosuj i jak widzicie, dostajemy 3% zniżki. Myślę, że naprawdę warto to i polecam. I jeszcze możecie pisać w komentarzu, gdzie wy zaczynaliście, na jakim serwerze. Możecie napisać, w którym to było roku, jeżeli pamiętacie, jaki level dobiliście, jaka profesja i tak dalej, i tak dalej. Chętnie to sobie poczytam, bo jestem w sumie ciekaw, jak widzowie moi, powiedzmy, zaczynali. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać i na jakim serwerze przede wszystkim ta postać powstała. Postać powstała na serwerze 9 polskim. Dlatego, że na tym serwerze grał mój kolega, który swoją drogą mi tą gierkę pokazał i dlatego ja jakby zacząłem w nią grać właśnie przez niego. Tą historię już wielokrotnie opowiadałem, wydaje mi się, ale myślę, że teraz jeszcze raz warto ją opowiedzieć, dlatego, że po prostu było coś takiego, że w podstawówce, bodajże to była 5. klasa, poszedłem właśnie do kolegi, zobaczyłem, że on się tam loguje na taką gierkę, on tam grał wtedy wojownikiem, zaraz zobaczę w ogóle, bo ten jego wojownik może jeszcze stoi na tym serwerze, co ciekawe. No i tak jak mówię, być może... No zaciekawiła mnie ta gra generalnie i tak sobie stwierdziłem, że może sobie w nią zagram. No i oczywiście wiadomo, żeby grać z kolegą, jak to kiedyś było, to założyłem sobie postać na tym samym świecie, na którym on grał. No i tam zacząłem sobie klikać. Chciałbym się na tą postać zalogować, generalnie nie będzie tam wiele do pokazania, bo za czasów, kiedy ja w to grałem na tamtej postaci, no to wiadomo, były tylko ewentualnie lochy, była arena, która chyba nawet nie dawała punktów doświadczenia, jak się nie mylę, bo kiedyś ta arena chyba tylko służyła do bicia, bez tam żadnych korzyści dla postaci, no i oczywiście była karczma, więc generalnie za dużo rzeczy nie było do robienia, no ale chciałbym się na tą postać zalogować, z tym, że niestety jak wybierzemy sobie serwer 9 polski, tutaj cyk, możemy wziąć OK, weźmiemy sobie neutral i wpiszę byle jakie hasło, bo to akurat hasło wydaje mi się, że pamiętam, jakie miałem do tego konta, ale teraz wpiszę byle jakie, no to jak widzicie, wymagane jest nowe hasło, nie mam pojęcia, czemu tak jest. Mamy zresetować hasło, jak klikam zresetuj, to mi każe podać adres e-mail. No próbowałem naprawdę ogrom tych adresów e-mail wpisywać, niestety żaden nie działał, który pamiętałem za tamtych czasów, no to było, Boże, no 11 lat temu, tak jak mówię, więc już od tamtej pory mogłem mi 10 razy zmienić maila swojego. W każdym razie, no niestety nie da rady się na to konto zalogować, ale zalogujemy się na takie konto tymczasowe, na dosłownie 10 minutek, które założyłem i żeby sobie tą postać obejrzeć i potem to konto tymczasowe oczywiście usunę, chyba tu nie ma raczej mowy o jakimś, no nie, no może jest o multikoncie, powiedzmy, ale chyba mam nadzieję, że się wujkowie z Playa nie obrażą, że na te 10 minut się zaloguje na innym koncie, niezatwierdzonym oczywiście, żeby to konto wam pokazać. No i okej, od razu wpisujemy tutaj neutral, no i jak widzicie, tak jak wam mówiłem kiedyś już, to był Mac. Mac, na którym, może ten opis ja na razie schowam, zaraz do niego przejdziemy, bo on też jest swoją drogą ciekawy. Mac, na którym dobiłem potężny 86 level. Tak jak mówię, no kiedyś gierka była zupełnie inna, zwłaszcza w tamtym okresie, więc te levele wcale tak szybko nie szły. Ja oczywiście grałem free to play, byłem wtedy dzieciakiem, miałem tam 11-12 lat, i no generalnie nie kupowałem wiadomo grzybków, więc no grałem sobie free to play na spokojnie.
No i jak widzicie, ten 86 level dobiłem. W tym momencie w rankingu jest ta postać 11292 pozycja. O, może tak. Więc powiedzmy, że nie tak źle. Jak na to, że się tu od 11 lat nie logowałem, to chyba nie jest najgorzej. Tu jeszcze wam mogę pokazać, jak w tym momencie wygląda topka tego serwera. No tutaj 2 miliony czci już ma top 1, top 2 ma 1 950 tysięcy, więc lekka przewaga jest. No ale w każdym razie zobaczcie, ile tu w ogóle było magów. Nie wiem, kiedyś to był chyba taki, wydaje mi się, że właśnie ten starszy Shakes, ja też się tym kierowałem, zakładając konto, że bardzo dużo osób propsowało maga i wydaje mi się, że do tej pory to teraz to troszeczkę wraca, dlatego że teraz również ten mag, co pokazuje W50, na którym gramy, jest bardzo, bardzo przyjemny do gry. No ale topka, widzicie, tak wygląda. Jakbym sobie na tym koncie grał bez żadnych przerw, to kto wie, który bym teraz był. Wiadomo, że później tam z wiekiem by pewnie doszły jakieś grzybki i tak dalej, jak już by się zaczęło, no bo wtedy byłem dzieckiem, więc nie miałem nawet pieniędzy, żeby wydać na jakąś gierkę, to chyba wiadomo, ale później jakby doszła jakaś tam praca, coś tego i by doszły grzybki, to może to konto by już miało nawet jakiś 600 level, czy nawet lepiej, no ale to wiadomo, to by trzeba grać bez przerwy, no ja przerw w tej swojej karierze, nazwijmy to w cudzysłowie, troszeczkę miałem. No i okej, statystyki jak wyglądały, no to jest 86 level, co tu najbardziej boli, to klaser, zaledwie 42%. Jakbym teraz zobaczył widza, który ma taki level i tyle klasera, no to jednak troszeczkę bym się zawiódł, powiedzmy, no ale wtedy tak było. 42% klasera jak na ten level to jest bardzo, bardzo słaby wynik, więc oczywiście tyle klasera, o ile się nie mylę, to już nawet można mieć na 10 levelu, chyba da radę jakby wycisnąć tak dosłownie wszystkie itemki, oczywiście tam grzybami i tak dalej, to chyba 42% by dało radę, a jak nie, to na 20 levelu już na bank te 50% tam jakieś by można było podchodzić. Tak więc no, tak jak widzicie, klaserek bardzo, bardzo słabiutki. Statystyki, boki 200, po 230, jak tu widzę, 650 inteligencji, 450 HP i 360 szczęścia. Więc powiem wam, że początki w tym momencie rozegrałbym na magu bardzo podobnie jak tutaj. Akurat statystyki rozkładałem, powiedzmy, w miarę ok, więc tutaj można powiedzieć, że się nie mogę sam do siebie przyczepić. No ale mamy jeszcze itemki. No itemki generalnie wiadomo, wtedy nie było twierdzy, więc nie było miejsc na kryształy, nie było generalnie kryształów, więc wygląda to tak jak wygląda. W każdym razie, no tutaj rózga, jakaś fajny rozrzucik na inteligencję, tu mamy na intę, tu mamy intę, wszystkie cechy mam 3 epiki, tu mamy na 3 cechy epika, no i jak widzicie, naszyjnik mam na HP i tu mam też na intę, więc szczerze nie głupie to rozłożenie tych itemów, tak obiektywnie mówiąc, nie, no bo tak jak mówię, no klaser jest tragiczny jak na ten level, no ale jednak jeżeli chodzi o rozłożenie tych statystyk w itemach, to wydaje mi się, że jest w miarę okej. No tu mamy na wszystkie cechy, to wiadomo, pewnie to mi wyleciało z lochów, tutaj trochę sobie HP podbijam tym naszyjnikiem, no ale reszta jest generalnie na inteligencję tych zwykłych itemów, więc chyba można powiedzieć, że w miarę jest ok. Dobra, jeżeli chodzi o opis postaci, to też jest bardzo ciekawe, bo tak, powrót do gry, jak widzicie, 30 października 2012 rok. To był powrót do gry, więc no tak jak mówię, już no minęły tam niecałe 10 lat będzie, jak ostatni raz się logowałem na tą postać, natomiast zakładałem ją chyba o wiele wcześniej, jak się nie mylę, chyba jakoś właśnie w 2011 roku, coś koło tego, już w tym momencie ciężko mi stwierdzić, no ale jak widzicie, tu mamy niestety tylko i wyłącznie powrót do gry i lożki możemy też zobaczyć, więc generalnie tak jakbym się na tą postać zalogował, bo tak jak mówię, no tam nic więcej nie ma, bo za tamtych czasów nic więcej nie było. Lożki, jak widzicie, mam takie, trzy pierwsze mam zamknięte, kiedyś była taka moda w ogóle na pisanie swoich lochów, były właśnie takie kwadraciki się robiło i w środku się wpisywało albo cyferkę, którą mamy w danym lochu, albo ewentualnie X, a ja tu widziałem, że V, potem to zauważyłem, że X się wpisywało, jak dany log jest wyczyszczony, no wtedy było chyba z 10 lochów, więc generalnie nie było tak trudno, żeby to zmieścić, teraz by było o wiele ciężej, żeby wszystkie lożki w opisie właśnie wstawić. No i dobra, teraz mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aha, tu mam 9, tylko to może było nawet 9 lochów, już nie pamiętam, w każdym razie
powrót do gry, jak widzicie tutaj, trzy pierwsze lochy mamy zamknięte, czwarty dziesiątka, piąty siódemka, szósty piątka i tutaj siódmy mamy jedynkę, więc zobaczcie, jak te lochy na tym levelu wyglądały. Teraz na 86 levelu to w ogóle no już te lochy chyba wszystkie są pozamykane, albo większość, nie? No a tutaj dopiero trzy pierwsze zamknięte, nawet jeszcze czwarty, nie zamknęliśmy czwartego, no ale wiadomo, nie było gemów, zupełnie gra była totalnie inna. Miała swoje plusy, bo powiem wam szczerze, że grając na tamtym etapie gry, kiedy tak naprawdę no nie mogłeś wydać na nic grzybków oprócz właśnie tak naprawdę karczmy i ewentualnie lochów przeklikiwania, to naprawdę topka była tania. W porównaniu do tego, ile teraz mamy feature'ów, ile teraz grzybów idzie na tą grę, żeby wszystko rozwinąć w odpowiedni sposób, to wtedy gierka była bardzo, bardzo tania, bo tak jak mówię, no wystarczyło tylko na awkę te grzyby wydawać, ewentualnie lochy, no ale lochów nie było nie wiadomo ile, więc no też jak już się skończyło, to po prostu się skończyła i zostawała sama awka, tak więc no gierka bardzo się rozwinęła przez ten czas, ale jednocześnie też bardzo zdrożała, można by powiedzieć. No i mamy napisane, że atakuje tylko do klasera, więc już porządny gracz. V mam napisane, że jest oczyszczone. Tu mam 54,29% klasera, aha, czyli ja klaser miałem na tamten moment większy, ale jak z czasem doszły jakieś nowe itemy, nowe potwory i tak dalej, to ten klaser mi się zmniejszył, zobaczcie, czyli na tamten moment miałem 54%. No to już troszeczkę wygląda lepiej, nie? Biorąc pod uwagę, że dużo nie było potworów, wtedy dużo nie było itemów, tych, które teraz doszły, no to troszkę lepiej, no ale i tak, zobaczcie, jak ten klaser spadł o 12%, czyli od tamtej pory bardzo dużo jakichś, tak jak mówię, no itemków, potworków wyszło, zostało dodane do gierki. No i okej, okay. I tutaj mamy coś, że znak zapytania, aha, że znak zapytania to lochy są zamknięte, czyli te, których jeszcze nie otworzyłem, jak widzicie, no i że nie ma grywcia, taki opis sobie dał Neutral, który miał 12 lat, no już w lutym 2013 roku by było 13, więc tam pół roku około, 5 miesięcy może, nie ma grywcia, także już od początku Neutral był dobrym graczem, który chciał cisnąć sobie tutaj potężnie na gryfosmoku. Fajna historia, powiem wam, bo ja zawsze jak zaczynałem grać w jakąś grę, to się angażowałem też w forum tej gry, jak ktoś tam, ja to pousuwałem, bo ktoś mi to wysłał na streamku, jak na Twitchu zacząłem tam streamować regularnie, to ktoś mi podesłał, że nawet robiłem jakiś pamiętnik dla swojej postaci, na którym opisywałem, ktoś wynalazł, bo ja na forum konto mam też bardzo długo, mniej więcej właśnie od tej pory, od której zaczynałem grać, no i powiem wam, że ja tam jakiś pamiętnik swój pisałem, jak moja postać się rozwija i tak dalej, takie pierdoły, no ale wiadomo, no byłem wtedy dzieciakiem, ale pousuwałem te posty, bo mówię, kurde, jak ktoś teraz to wyciągnie, no to wstyd będzie. No i tak jak mówię, tak ta moja postać wyglądała wtedy. Jeżeli chodzi o tego mojego kolegę, to możemy jeszcze zerknąć, czy ja go tu znajdę. On bodajże miał nick Petitek, jak się nie mylę, cyk, no i dokładnie to był on, to był ej, zobaczcie, on ma tu w ogóle jeszcze raptora. To on tego raptora sobie na zawsze kupił. On skończył grę szybciej niż ja, tak swoją drogą, dlatego że no ja, bo ja pamiętam, że było coś takiego, że właśnie jak ja zaczynałem grać, to on już miał chyba tam 40 albo 50 level, to wtedy była bardzo duża przewaga, no i właśnie ja go tak goniłem, aż go przegoniłem, no ale z tego powodu, że on właśnie skończył grać na 65 levelu, z tym, że czemu on ma jeszcze raptora, to akurat mnie ciekawi. Klasera ma zaledwie niecałe 35%, więc to bardzo malutko. Okej, okay, tutaj ma jakieś drugie konto, coś tamtego. Lożki, jak widzicie, to co mówiłem, wtedy była właśnie taka moda, żeby tak pisać sobie te lochy. No i co, ale to tylko tak rzucimy o kątem oka, można powiedzieć, jak mój kolega wtedy wyglądał. Pamiętam, że strasznie mi się podobały itemy wojownika, co mi zostało w zasadzie do tej pory, bo teraz też mi się bardzo podobają. I pamiętam, że on jak właśnie miał te itemy takie na 40-50 levelu, to one się wyglądały takie, że takie były potężne, nie? Że takie, no tak grafika po prostu. Tu jeszcze był ten stary shake ze starymi grafikami i tak dalej, ale tak jak mówię, one były takie potężne według mnie i pamiętam, że jakoś później sobie też założyłem właśnie wojownika z racji tego, że mi się bardzo jego itemy podobały, a ja zawsze byłem taki, że jak grałem w jakąś grę, to zwracałem uwagę na wygląd mojej postaci, żeby ona ładnie wyglądała i tak dalej. Do tej pory w sumie to mam po części, no ale jest jak jest, więc okej.
Tyle, tutaj go nie będziemy sobie jakoś bardzo analizować, bo tylko chciałem wam powiedzieć, że właśnie ten kolega zachęcił mnie do grania w Shakesa i w zasadzie dzięki niemu dowiedziałem się, że taka gra istnieje, bo nawet nie miałem pojęcia. Tyle, usuwam tą postać, żeby tutaj nie było jakichś niedomówień oczywiście. Tak jak mówię, no pokazałbym wam od wewnątrz tą postać, no ale nie ma opcji, żebym się na nią zalogował, totalnie nie wiem dlaczego. Teraz mój Mac wygląda tak, to możemy sobie porównać, no troszeczkę jest lepiej, można by powiedzieć, no ale wiadomo, kiedyś było inaczej i tak dalej. Nieważne, w każdym razie dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie tego kciuka w górę, zostawcie subika z dzwoneczkiem, piszcie w komentarzach, na jakim wy serwerze startowaliście, na jakim, jaki level tam dobiliście, albo może dalej na nim gracie, bo to był wasz pierwszy serwer albo coś, chętnie sobie to poczytam i napiszcie, w którym to było roku, tak jak mówię, jaka klasa i tak dalej, chętnie sobie przeanalizuję. No i w zasadzie tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to jeszcze raz, kciuk w górę, subik z dzwoneczkiem, to przede wszystkim, i piszcie komentarze, będzie mi bardzo, bardzo miło. Tyle, trzymajcie się, dziękuję raz jeszcze za uwagę, już chyba trzeci raz to mówię i cześć!